błąd, znowuż mi przerwało, mówię, znowuż miałem ten sam błąd, znowuż mi przerwało nagrywanie. Człowiek chce sobie normalnie nagrać film, po ludzku. Witam was bardzo serdecznie, przynajmniej Konradowica, to jest kolejny odcinek symulatora X-Plane 11. Zapraszam was serdecznie do oglądania, no niestety nie widzieliście jak uruchamiam silniki, bo dzisiaj coś sobie jestem i szwankuję. No niestety wyszło tak, a nie inaczej. Ci przyśpiesz trochę, bo musimy tutaj do jutra jechać. Chyba wszystko mamy. Zmęczony cabin temperature. Cabin pressure. Cockpit coś tam. To dzisiaj tym samolotem coś rzuca. Dobrze, sobie możemy już pomału wysunąć klapy. Te jedyneczki. Czy jedenastki tak zwane tutaj na tym samolocie są. Na tym samolocie są jedenastki, ale ogólnie to są, nie wiem, jako jedyneczki uznawane. Take off runway 15. Tam za mną jeszcze jeden jedzie. Tego nie chcę przedłużać. Auto break na take off. To no. Tara. Nie za to chciałem zamknąć.
Piszę, że po mnie będzie startował, więc... Wiem tutaj to, co robi, bo nie wiem. N1 stabil. Stabilize. Bulma, co tamten, to nie wiem, gdzie się teraz mył. Albo się wylogował. Nie leci, leci, leci. To gdzie on leci teraz, mi tu? Nie, no co za pilot. Nie, się wziął i się zniknął. Co to miało być za bardzo, to nie wiem. Nie mógł to ktoś wytłumaczyć. Positive climb and gear up. Lapy na zero. Autopilot on. Altitude 360. FMC. Zeta. Zobaczmy. Samolot z zewnątrz, tylko informuję, że będzie na pewno głośniej. Tamten za mną. To throttle jest na on.
I think I'm sleeping. Ничего, слышишь? Teraz nasz samolot ewentualnie przyspieszy. Ustawmy sobie na przykład 6-6-0 mach. Cienka już w locie nie można otworzyć. Co się wydarzyło? Panie. Cienciarzem z pracy ten. Tutaj jest za punktu przed nami. Gezdo. Nie, ten punkt się nazywał dokładnie... Gestu, to był punkt, tak? Nie samolocik coś ten. Dobra, zniszczmy trochę, wolniej będziemy ten się wznosić. Już i tak mamy 20 tysięcy stóp, więc już jest ładnie. No i patrzcie, jak ten samolot się szybko przemieszcza, to... Dobra, idźmy tutaj już na 8-0 Mach. Cały czas nasz samolot słabo przyspiesza, więc zmniejszmy trochę, tu jeszcze wolniej będziemy się wznosić. Nikt nas nie goni, spokojnie. Tylko paliwo nas goni, bo było, że 11 tysięcy, a ja już chyba 4 spaliłem. Dobrze, ale tak, to już się zrobiło na off, bardzo fajnie. To też jest, to też. Tak, tutaj trochę zmniejszymy dopływ paliwa, coś tu się zmieni w tym. Konsumpcja paliwa na pewno. Nie, konsumpcja paliwa też się nie zmieniła. Temperatura paliwa minus 9. A chciałem załączyć podgrzewanie, ale nie da się. Dobrze, nie zobaczmy może jak wygląda teraz to z zewnątrz.
No mnie zawsze boli w tym insplainie u mnie, jeśli o to chodzi, bo widziałem, że niektórzy mają jak nagrywają, nie wiem. Nie ma tych śladów po samolocie. Normalnie bardzo z chęcią coś takiego znalazł, więc jeśli macie, posiadacie w swoim insplainie takie ślady, możecie mi podesłać, w jaki sposób to zrobiliście. Bardzo z wielką chęcią zobaczę. Bo u mnie one są czarne. Dobra, pogoda na Lirze. Miałem 290 stopni, 09 węzłów. 32 stopnie tam są i ciśnienie 1012, czyli dużej zmiany nie ma. Czyżby jakieś delikatne turbulencje nastały? To jakoś dziwnie mi się wydaje, a zobaczmy to z zewnątrz, te turbulencje. O to, co pokazywałem myszką, mi chodzi. On macha, więcej nie idę. No chociaż ta kreska jakoś dziwnie wzrosła do góry, to nie wydaje mi się, że ten samolot był bardziej odporny od takiego na przykład Airbusa 330, który maksymalnie może lecieć, nie wiem, 350 i ma overspeeda. Ja nie włączyłem tych świateł do lądowania, ja tu jednak jestem. Seatbelt też można, no akurat z tym to dużego problemu nie zrobi. Dobra, jeszcze tylko 3000 stóp do znoszenia zostało. I nagle samolot palił stówkę tutaj. Miał stówkę, a teraz mu nagle się zrobiło 64. Cały czas nie rozumiem. Mogę temu zmniejszyć to paliwo, kleje do zera i nic mu to nie zmienia. Dobra, zmniejszę prędkość znoszenia na 1500. Widzę, że nam prędkość tutaj zaczęła spadać, a to niedobrze. I cały czas jakieś delikatne turbulencje. A nie chcę też i przedobrzyć za bardzo. Już dzisiaj miałem jeden raz pokaz, że ten samolot jest normalnie jak biurko. Delikatnie wyłączyłem autopilota i popchnąłem wyląd w dół. I co się okazało, że zrobiłem over przeciążanie. Dlatego też trochę mogło być inna godzina i zaczynaliśmy ten odcinek. Nie skończyliśmy tamten. Że prawie osiągamy wysokość, znaczy się przelotową. Popnę jeszcze coś, żeby mieć pewność, że na pewno to się stanie.
No, osiągnij tam prędkość 850. Więcej od ciebie nie będę wymagał, ale chociaż to 850 poproszę. Ponad jeden macha to na pewno nie poleci. Zbyt zła konstrukcja nawet. Będę się starał robić coś takiego. Jakbym się starał, to się wiązało z tym, że raczej dzisiaj byśmy tam nie dolecieli. O, chmurki się zrobiły. Myślmy, czy to tu pokazuje jakieś przeciążenia aktualne na samolocie? No niestety. Ja mówię, mamy prędkość tak jak Airbusem A330. Myślę, że i tak osiągnęliśmy dobrą sprawę pod tym względem.
Dobrze, a więc myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek, a więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z mojej strony żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa.